Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Ja nazywam się Michał Marczek, a w dzisiejszej lekcji kontynuując tematykę związaną z Cisco CCNA 200301, Port Security dla Switcha. Czym jest? Jakie ma wady, zalety? W jaki sposób go skonfigurować? Tutaj na przykładzie paket Tracer. Na początek prośba o łapkę w górę oraz komentarz dla zasięgu dla algorytmów YouTube'a. Czym jest Port Security? Jest to sposób konfiguracji Switcha, który pozwala na zwiększenie jego bezpieczeństwa, natomiast nie jest to rozwiązanie idealne. Zapewne domyślisz się samodzielnie, dlaczego tak się dzieje. Pomimo to warto taką konfigurację wdrożyć w sieci, szczególnie w sieci, w której rzadko zmieniają się urządzenia. Sam port security, czy też jego konfiguracja, polega na zdefiniowaniu urządzeń, które mogą łączyć się z konkretnym portem w switchu. Oczywiście mówimy tutaj głównie o urządzeniach, które łączymy poprzez RJ45. Port security chroni przed atakami polegającymi na zalewaniu adresów MAC przez obce urządzenia, czyli tak zwanemu MAC address flooding. I główną właściwością tej konfiguracji jest to, że można na poziomie switcha, czy też portu w switchu, zdefiniować, jaki adres MAC lub jakie adresy MAC, ponieważ może być ich więcej niż jeden, mogą łączyć się przez taki zdalny port. Szczególnie jeżeli zdarza się, że musimy przełączyć dane urządzenie pomiędzy portami, ponieważ jest ono przenoszone na przykład pomiędzy działami. I w momencie, gdy zdefiniowana ilość adresów MAC, czyli limit na danym porcie przełącznika, zostanie wyczerpany, nie możemy dodawać kolejnych adresów. Natomiast jest jeszcze kwestia ochrony, czyli w jaki sposób taki port zachowa się w momencie, gdy pojawi się niechciane urządzenie. Oczywiście w momencie, gdy mamy zarejestrowane urządzenia i adresy MAC na takich portach są zdefiniowane, zapisane, oczywiście tutaj nie ma problemu, możemy je wymieniać i te urządzenia będą po chwili od podłączenia aktywne w sieci. Natomiast sam Port Security posiada trzy tryby, w których może działać port w momencie wykrycia nieprawidłowości. Pierwszym jest to ochrona, czyli Protect. Odrzuca pakiety z nieznanymi adresami MAC, ale nie rejestruje zdarzenia. I tutaj ta opcja jest, powiedzmy, średnia ze względu na to, że mamy naruszenie w sieci, aczkolwiek nie jest ono w żaden sposób rejestrowane, więc ciężko będzie nam sprawdzić, czy też dowiedzieć się, mówiąc prościej, że takie urządzenie zostało w sieci podłączone i mamy przez to problem. Drugą opcją jest ograniczenie, czyli restrict. Tutaj jest to rozszerzenie protecta, czyli pakiet jest odrzucany z urządzeń, które są niezarejestrowane na danym porcie. Natomiast jest tutaj rejestrowanie zdarzenia, czyli w logach jesteśmy w stanie coś takiego wychwycić. No i ostatnie, chyba najbardziej bezpieczne, w momencie, gdy dane urządzenie jest podpięte pod port, a jego MAC nie jest zarejestrowany, następuje automatyczne wyłączenie takiego portu. Czyli port znajduje się w trybie shutdown i żadne urządzenie, łącznie z tymi, które są poprawnie zarejestrowane, czyli ich MAC adresy są poprawnie zarejestrowane, na takim porcie nie będzie działać, nawet jeżeli je po chwili przełączymy z powrotem. I tutaj jest to, myślę, może nieidealne rozwiązanie ze względu na to, że trzeba będzie taki port ponownie podnieść, czyli zmienić jego stan z shutdown na no shutdown. Natomiast jest pewne wyjście, o którym będę chciał powiedzieć w części praktycznej. Kolejną rzeczą jest uczenie się MAC adresów. Tutaj również mamy uczenie się dynamiczne. Pozwala ono na dodanie adresu MAC do listy, a także na jego usunięcie w momencie, gdy dany MAC adres jest wygaszany z puli po upływie określonego czasu, ponieważ to również można skonfigurować. Kolejną opcją jest static, czyli to my definiujemy statyczny adres MAC danego urządzenia, który przez dany port ma zostać dopuszczony do działania, a także sticky. I tutaj jest to chyba najwygodniejsza opcja ze względu na to, że
Jest to dynamiczne przypisywanie adresów MAC, czyli podpinamy kolejne urządzenia. Te adresy są zapisywane w tablicy MAC adresów dla danego portu i w momencie, gdy zakończymy taką konfigurację, oczywiście musimy zdefiniować, ile takich adresów chcemy dodać do puli. W momencie, gdy zakończymy konfigurację, te urządzenia można dynamicznie przełączyć pomiędzy portami, tak aby w tym konkretnym porcie, do którego te urządzenia zostały przypięte, były one po prostu aktywne. No i tutaj minus tego rozwiązania, ze względu na to, że wszystko działa w oparciu o MAC adresy, a jak wiemy, możemy MAC adres w karcie sieciowej zmienić, czyli podszyć się pod inny MAC adres, jeżeli chcemy dostać się do takiego portu. Oczywiście tutaj może nie być to aż tak proste, ze względu na to, że jako osoba, która próbuje podłączyć się do sieci bez autoryzacji, nie znamy MAC adresów urządzeń, które są zdefiniowane na danym porcie, więc może to zająć się trochę czasu, natomiast jeżeli uda się w jakikolwiek sposób podpiąć i zeskanować sieć, no to tutaj MAC adresy urządzeń jesteśmy w stanie wyciągnąć, więc prędzej czy później taka podmiana może zadziałać, więc tutaj również ważne jest to, aby switche były pod kontrolą, natomiast no tutaj jeszcze pozostaje kwestia samych gniazd, które znajdują się chociażby w biurze, czy też w ogóle w budynku organizacji, więc tutaj nie jest to idealne rozwiązanie, natomiast spowoduje tyle, że potencjalny włamywacz będzie miał chwilę pracy, żeby się jednak do naszej sieci dostać. I przechodząc do praktyki, prosty schemat, dodam tutaj switch 2960 oraz 3 komputery, które będą tutaj nam symulowały przełączenie. Podłączę na razie komputer opisany jako PC 0 do switcha i tutaj port po stronie komputera jest 1, czyli Fast Ethernet 0, natomiast po stronie switcha Fast Ethernet 0.1. Po stronie PC 1 tutaj będzie również Fast Ethernet 0, a po stronie switcha Fast Ethernet 0.2, natomiast PC 2 na razie będzie wolny. I w momencie, gdy mamy już tak skonfigurowane środowisko, należy oczywiście przypisać tutaj adresy. Niech będą one takie. I maska standardowo 255, PC 1, tutaj będzie 1.3. I dwójka, niech będzie PC 2. I tutaj 1, 2 i również maska 255. Dobra. I teraz kwestia sprawdzenia, czy kopingowanie działa. Tutaj jest poprawnie. I jeszcze dla pewności w drugą stronę. Tutaj również poprawnie. Dobra. Przechodząc do konfiguracji switcha, który się w międzyczasie uruchomił, należy przejść oczywiście na zadany interfejs. Ja skonfiguruję tylko interfejs Fast Ethernet 0.1, ze względu na to, że 0.2 jest konfigurowalna w identyczny sposób. Więc enable, konfiguracja terminala i przejście na interfejs 0.1. I teraz kwestia tego, że należy włączyć port security. Natomiast tutaj taka uwaga. Jeżeli dany port, w moim przypadku FA01, miałby działać jako port połączeniowy do drugiego switcha, czyli tutaj po stronie PC nie jest podłączony komputer, drukarka, cokolwiek takiego, ale drugi switch, tutaj trzeba włączyć port security w innym trybie, czyli w trybie trunk. A czym jest tryb trunk? Takie krótkie wprowadzenie do VLANów, o których w kolejnych lekcjach. Połączenie między switchami, które pozwala wymienić ramki pochodzące z różnych VLANów, czyli mając skonfigurowane VLANy, dwa lub więcej switchy, po prostu te switche na tych konkretnych portach muszą działać w trunku. Natomiast mnie interesuje podłączenie w trybie access, czyli dostępowym, tak aby komputer był w stanie zrozumieć to połączenie, tak samo jak switch i ewentualnie po stronie switcha, jeżeli ta stacja jest niepoprawnie skonfigurowana, czyli MAC adres nie istnieje w tablicy, będzie trzeba go zablokować. Więc na początek switch port mode i tutaj mamy access dynamic i trunk, natomiast ja użyję w
wprost Accessa. I kolejną rzeczą będzie włączenie samego Port Security, czyli Switch Port, Port Security, Enter. No i teraz należy dodać MAC adres, czyli Switch Port, Port Security, MAC adres. No i tutaj jest albo wskazanie w takiej formie kropkowej MAC adresu, albo wybranie opcji sticky. I tutaj już nie ma opcji innej, więc teraz po wciśnięciu Enter MAC adres tego komputera, który mamy tutaj, został przypisany. Czyli końcówka E360 został przypisany do tablicy. Kolejnym krokiem będzie wskazanie Switch Port Security Maximum, czyli ile MAC adresów zostanie zapisanych. Wybiorę jedynkę, czyli jeden MAC adres i następnie Switch Port Port Security Violation, czyli co stanie się w momencie, gdy zostanie naruszone bezpieczeństwo. No i tutaj to, o czym mówiłem, czyli Protect, Restrict lub Shutdown. Ja wybiorę Shutdown, tak aby od razu ten port został zamknięty. Enter. Następnie sprawdzę, czy ta konfiguracja została w obecnym trybie skonfigurowana, czyli jest tutaj Switch Port Mode Access, Port Security i Sticky. Przejdę teraz jeszcze do polecenia, który pokaże stan Port Security na interfejsie, czyli Do Show, w tym oczywiście będąc Configure Terminal, ze względu na to właśnie, że to polecenie tutaj normalnie by nie działało, dlatego też będzie na początku Do, czyli Show Port Security Interface i F01. No i tutaj technicznie to już powinno działać, natomiast nie mamy tutaj MAC adresu, nic więcej się nie dzieje, natomiast jest maksimum jeden adres i violation mode shutdown. Natomiast żeby to się zmieniło, uruchomię na PC0 jeszcze raz polecenie ping do trójki i teraz powracając do Switcha, już został zarejestrowany MAC adres, czyli jest MAC adres E360. No i tutaj domyślnie VLAN 1, ze względu na to, że wszystkie porty na Switchu domyślnie są w VLANie pierwszym. Jest Tiki MAC adres 1, maksimum MAC adres 1, total MAC adres 1. Natomiast nie ma Security Violation Count. Dlaczego? Dlatego, że ten MAC adres jest przypisany poprawnie i ma on działać z tym portem. Natomiast co stanie się, gdy przełączę przewód z PC0 na PC2 do tego samego portu? Wejdę do PC, kliknę tutaj w Command Prompt, wybiorę ping 1 i 3. Ping nie odpowiada i od razu przy pierwszej próbie wywołania polecenia ping port został wyłączony. I tutaj jest informacja change state to down, change state to up, to jest przełączenie przewodu, natomiast tutaj już informacja, że ten port jest wyłączony z użytku, o czym świadczy również tutaj czerwony kolor na przewodzie wirtualnym. Więc teraz wydawać by się mogło, że przełączenie przewodu ponownie do komputera, który powinien działać, coś zmieni. Nic nie zmieni, ze względu na to, że jest skonfigurowana opcja, która wymusi wyłączenie tego portu, więc jeszcze raz ping, nic się nie dzieje. W jaki sposób można to naprawić? Najprościej, choć nie najszybciej, będzie po prostu przejść jeszcze raz do konfiguracji terminala na ten konkretny interfejs Fast Ethernet 0 i 1 i po prostu wykonać polecenie shutdown w takiej właśnie konfiguracji, czyli jakby jeszcze raz wyłączymy port, natomiast później no shutdown. I port wstał, o czym świadczy tutaj próba już nawiązywania komunikacji. I jeszcze raz przejście do trójki. Oczywiście tutaj to chwilę potrwa, zanim port się podniesie i po prostu wykryje podłączone urządzenie do siebie poprzez przewód. Natomiast ten
port w takim właśnie trybie shutdown oraz not shutdown będzie podniesiony. I jeszcze raz, no i tutaj już ping został poprawnie wykonany. Można jeszcze skonfigurować automatyczne podnoszenie się takiego portu po konkretnym czasie. Natomiast tutaj jest pewien problem, ponieważ w Packet Tracerze nie jestem w stanie tego pokazać. Natomiast wrzucę dwa takie polecenia, czyli Error Disable Recovery Calls PC Security Violation i tutaj interval 30 sekund. Tutaj jest możliwość ustawienia czasu, po jakim taki port zostanie automatycznie odblokowany. Natomiast jeżeli nie będzie to nagminne, myślę, że prędzej czy później użytkownik się zgłosi, tak aby odblokować mu taki port, a my będziemy mieli większą kontrolę nad siecią, pod warunkiem oczywiście, że ta sieć nie jest rozległa i nie trzeba będzie zajmować się tym ciągle, ponieważ użytkownicy ciągle będą się przemieszczać i podpinać komputery czy też inne urządzenia do różnych gniazdek. Natomiast jest taka możliwość. Jest jeszcze jedna opcja, czyli aging time. Aging time jest to starzenie się. Natomiast również tutaj Packet Tracer ma ograniczenia, a że nie posiadam fizycznego switcha zarządzającego, tak aby ewentualnie się do niego podpiąć, no to tutaj również nieco teorii. I jeżeli chodzi o aging, jest to konfiguracja, która pozwala po określonym czasie usunąć adresy MAC z konfiguracji, które są przypisane właśnie w port security. Występuje ona w dwóch wariantach. Absolute, czyli MAC adres usunięty jest po upływie określonego czasu, natomiast inactivity MAC adres jest usunięty po określonym czasie bezczynności, czyli jeżeli dany MAC adres się nie łączy z siecią, po prostu jest usuwany z tablicy, która zapamiętuje MAC adres w port security. I tutaj również polecenie wygląda w taki sposób, również oczywiście w trybie konfiguracji interfejsu. I tutaj ustawiamy czas, natomiast tutaj ustawiamy opcję Absolute lub też Inactivity, w zależności od tego, czy chcemy, aby MAC został usunięty tak czy inaczej po określonym czasie, czy po prostu po czasie bez czynności. Oczywiście wszystkie te polecenia znajdują się pod dzisiejszym nagraniem. Także konfiguracja nie jest trudna, kilka dosłownie opcji, które należy zapamiętać lub też po prostu mieć je zapisane w notatkach, tak aby z dokumentacji własnej takie konfiguracje przeprowadzić. Natomiast myślę, że pomimo tego, że nie jest to doskonałe rozwiązanie, będzie w stanie jednak zapewnić w pewien sposób bezpieczeństwo dla sieci, ze względu na to, że nie będzie tak łatwo można się podłączyć urządzeniem, które nie jest zarejestrowane w sieci. Oczywiście można to obejść, tak jak wspominałem, przez skanowanie sieci, jeżeli jesteśmy w stanie jakoś obejść to podłączenie i po prostu wyciągnąć wszystkie MAC adresy i próbować je podmieniać, tak aby trafić na ten, który jest do danego portu przypisany. Natomiast zajmuje to oczywiście czas. No i druga opcja jest to możliwość zarządzania tak naprawdę siecią w sposób, który przewiduje wyższą kontrolę, czyli w momencie, gdy ktoś przesiądzie się w inne miejsce, po prostu po podłączeniu nie będzie ta maszyna działała i będzie musiał się z nami skontaktować, abyśmy z poziomu oczywiście konfiguracji switcha taką opcję mu włączyli, czyli możliwość po prostu zarejestrowania danego urządzenia. Natomiast takie rozwiązania sprawdzą się idealnie w środowiskach, w których następuje mała zmienność, czyli te urządzenia, które były podpięte, są nadal podpinane w to samo gniazdo, więc tutaj jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś niepowołany po prostu przez przypadek próbował się wpiąć do sieci bez naszej zgody. Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy i jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.